jest klucza pneumatycznego. Tym razem przy użyciu też klucza dynamometrycznego. Nie żałowałem mu, ustawiłem mu na koniec skali 210 Nm. Tym momentem już do końca swoje koło, nie będę tego oszczędzał. To jest 1/3 deklarowanego momentu klucza pneumatycznego. Pokażę, że to jest luźne. Niestety koło będzie aż strzelało, ale nie będę żałował panu sprzedającemu. Muszę to już robić dwuręcznie. Jest, klucz pyka. Jest zakręcony na 210 Nm. Odkręcanie na pozycji 5, jedna, druga strona. Próbujemy. Teraz załączył się kompresor, bo ciśnienie spadło. Jak widać, klucz nie dał sobie rady ze śrubą przykręcową. Niespełna 1/3 momentu deklarowanego dla nich. Ma 683 Nm. Gdyby nie było, pokażę, że kompresor 7 barów.